Wszyscy mamy prawo do wakacji, ale nie można w tym czasie rezygnować z niedzielnych mszy świętych, podkreśla rzecznik konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, który zachęca do udziału w inicjatywie Hashtag Wakacyjne Msze. Czas wakacji to czas radości, wspólnych wyjazdów, poznawania nowych miejsc. To także czas, w którym nie powinniśmy zapominać o Panu Bogu, a także o uczestnictwie w Mszach Świętych. Jak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik: Niezależnie od tego, gdzie spędzamy urlop lub wakacje, w zdecydowanej większości przypadków nie ma problemu ze znalezieniem w internecie pobliskiego kościoła lub kaplicy. Nawet jeśli jesteśmy za granicą i nie znamy dobrze miejscowego języka, warto udać się na niedzielną Mszę Świętą. Czytania liturgii słowa i teksty mszalne z danego dnia możemy odnaleźć na wielu stronach internetowych. Rzecznik Episkopatu zachęca także do udziału w inicjatywie hashtag Wakacyjnym Podczas wakacyjnych wyjazdów odwiedzamy wiele kościołów i kaplic przed Mszą Świętą lub na jej zakończenie możemy zrobić zdjęcia smartfonem. Zdjęcia możemy opublikować na Facebooku, Twitterze, Instagramie z hashtagiem wakacyjnym. W ten sposób, jak mówi rzecznik episkopatu, dajemy świadectwo naszej wiary i potrzeby Eucharystii w codziennym życiu.